Zacznijmy od końca. Leszek Kupczak, kanał YouTube Kuba Kuba. Dworzec Świebocki. Zacznijmy od końca. Tutaj są tory, które są nieczynne od 91 roku. Tam raz wjechał pociąg, a tam jest targowisko, zaczyna się Świebocki stąd. I do końca tutaj starzyzna, później ciuchy i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje, stąd się zaczyna. Ja wszedłem tutaj na koniec. Tutaj są ogródki działkowe, chaszcze. Jest luty 20-23. I tam się z tyłu zaczyna Świebocki. No dzisiaj jest utrudnione. Chciałem wam tylko pokazać, że tam jest targowisko. A się po prostu zaczyna. Troszkę te tory są oczyszczone. A, ale tutaj i tak nikt nie jeździ. Od 91 roku mówię. Niedługo się to niby ma zmienić. Mają puścić tutaj, ale to już tak trwa od 10 lat. Brak funduszu, brak pomysłu. Nie wiem, co będzie. Tutaj są ogródki działkowe. Ludność przechodzi, tam jest nastawnia. Na górze są tory z głównego chyba dworca. I tak wygląda koniec Świebockiego. Właśnie, to były wszystkie tory. Bo to nie był dworzec przelotowy, tylko końcówka, stacja się tam kończyła. To pokażę. Wszystko w kierunku zachodnim. W połowie XIX wieku się zaczęło. O, dalej nie ma sensu iść. I to się tak po prostu tutaj wyruszały pociągi. Elektryfikacja w 1914 roku już wyprzedza fakty. Zostały przez Rosjan ściągnięta po wojnie, wywieziona do ruskich. Musieliśmy na nowo to robić. I dworzec Świebocki w tamtą stronę. Fajnie? No. Później pokażemy, jak to wyglądało. Zostawimy trochę wiadomości na później. Tory. Cisza, spokój. Budują nowe osiedla po tej stronie torów. O dworcach jeszcze wspomnimy. A tu pokażę wam początek. Tu jest Świebocki. Początek placu. No nie mam jak tego zrobić. Tam są namioty. Całość jest zapełniona. Nawet tutaj pod dworcem. Zobaczcie, są te namioty. A co tutaj było? Dalej o dworcu to pokażę później. Tutaj jest część dworca Markijskiego. To kiedy indziej, tylko chciałem pokazać, że pełno takich bunkrów tutaj jest przeciwlotniczych. W czasie II wojny światowej takich stanowisk narobili pełno. No, będzie jeszcze nie jedno. Jestem teraz w sobotę i kręcę ten filmik. A dlaczego? No bo jutro w niedzielę tutaj będzie, gdzie się znajduje, jeden z większych placów we Wrocławiu, 800 metrów od rynku, 1,5 kilometra od głównego dworca. To wszystko wokoło to będzie zawalone stoiskami. Już wam pokazywałem na wstępie. A tutaj, gdzie stoję, tory kolejowe były kiedyś. Będą, bo jest, przymierzają się tak od władze Wrocławia od x lat do puszczenia tutaj kolei i jakoś tak spełza na niczym. Są zasypane, ale częściowo tutaj zobaczcie, że są tory, czyli one gdzieś tutaj pod ziemią są. No i idziemy teraz. Elektryfikacja też była, to w 1914 była, ale jak już mówiłem, nasza sąsiedzi, którzy prowadzą wojnę, wywieźli do siebie. No i później trzeba było elektryfikować na powrót.
To jest czołowy dworzec, tam jest koniec, tam zaraz podejdę. Ten, czyli tutaj dojeżdżały pociągi i tam była obrotnica kiedyś, później nie, czyli wyjeżdżał skład do tyłu, tam wiecie jak to jest, lokomotywa przejeżdżała naprzód. W każdym razie, o tam nawet jest chyba obrotnica, nie było problemu. W 1842 uruchomiony. No i tutaj ktoś szedł, to nie kręciłem. Zbliżenie zrobię, tam takie bar jest, o proszę bardzo, tam są meble, to wszystko jest aż tam daleko, z 500 metrów stoiskami. No jest taka zasada, że jeżeli tutaj handel umrze, to handel budkowy się nie sprawdza, zostają zamykane te wszystkie hale, bo jest drogo, budki się nie sprawdzają, musi to być wszystko na wolnym powietrzu, gdzie jest tanio, każdy przyjdzie. W każdym razie dach, o, jest taki, proszę, tutaj były kręcone filmy, jak Lalka, Bodo, Belfer, no, dworzec spełnia funkcję też planów filmowych. Idę dalej, pokazać czołówkę dworca, tu się wjeżdżało. W 1991 roku, 1991 zaprzestano tutaj pociągów, bo były w kierunku Legnicy, tamten zachodni kierunek. Do Jeleniej Góry kiedyś jeździły Świebodzice, czyli cały obsługiwał tamten teren. Zachodni od Wrocławia, jak spojrzycie na mapę, to jest Teo. Gotyk, bo był przebudowany. Kiedyś była projekcja, żeby zrobić czołowo-przelotowy dworzec, czyli żeby jechały pociągi prosto, ale projekt upadł. I tak został dworzec. W czasie wojny, jakbyście chcieli na zdjęciach, on się zachował właśnie, dworzec, czyli nic mu nie było. Za bardzo nie ucierpiał. Dzięki temu możemy podziwiać. Może jak będzie remont, będzie ładniej, to wszystko wiadomo wyglądało. No, jest to centrum Wrocławia, w sumie zaniedbane, bo zaraz tu za Świebockim jest główna ulica, fosa i są centrum Wrocławia. To, także tak to wygląda, ale warto to po prostu jeszcze sfilmować, bo niedługo to może się nie ostać. Co tutaj jest? Z tamtej strony pokażę wam scena teatralna. Tutaj było, tu było kolejkowo, czyli makiety takie kolejek. No, Szczelnica była, pub klub. W Szczelnicy był kiedyś pożar z ciekawostek. Czyli różne instytucje. No i doszedłem do końca. Tutaj się właśnie kończył bieg. Ja jeszcze pamiętam, że tu wsiadałem i wysiadałem. Teraz jakieś kluby, bary są. Tak wygląda koniec tego dworca Świebockiego, który zostanie niedługo może uruchomiony, może nie. Kto nie był we Wrocławiu, to ma okazję się przyjrzeć dworcowi. O! Teraz pokażemy z tamtej strony dworzec, jak ładnie wygląda. Tutaj no, nie wygląda okazale. Ciekawostką było to, że tutaj był, o teraz wychodzę przed dworzec, przejście jest, że stał tutaj wagon kolejowy, nie wagon, tylko lokomotywa, ale ją wywieziono, sprzedano do Lubina. No fajna to była rzecz, bo można było tam wejść i zobaczyć starą parową lokomotywę. I teraz wychodzę przed dworzec. Zobaczcie. Tak wyglądają arkady dworca. Fajna tu była ta makieta kolejkowo. Czyli makiety kolejek polecam. Są przeniesione teraz stąd. Także jak będziecie
we Wrocławiu polecam z dziećmi do kolejkowego raju. A tutaj jest właśnie już plac przed dworcem. Widzicie, że blisko jest przejście Gładka. Tam. No i tam dalej rynek 800 metrów. Tutaj jest fosa. Także no troszeczkę to wyglądało nie tak. Tu było też towarzystwo chyba kolejki. Nie wiem czy jest. A to wygląda Wrocław Świebocki. Pokażę. O, może jest nawet tablica. Wiadomo, że były po bokach magazyny Świebockiego. O, jest, że lalka w reżyserii Hasa, że była tutaj kręcona. Taka ciekawostka. Proszę bardzo. Co nie? Kolumny. Nie. Może będzie tętnił życiem, a może nie. O, szkoła muzyczna jakieś. Tutaj była kiedyś w podziemiach, sprzedawano kasety. Też miałem taką przygodę, że ja je sprzedawałem, wypożyczalnia filmów wideo, czyli różne funkcje dworzec pełnił przez te lata. Ale teraz taki trochę zapomniany. No niestety, to zaraz przejdę tutaj. Spokój, jeszcze pokażę. Tu były biura, wiadomo. Dworcowe kiedyś. O, tak wygląda dworzec. Chciałem wam to pokazać dzisiaj. I dworzec Świebocki, wejście w swojej obecnej szacie, krasie. Tak wygląda. I lewa strona dworca Świebockiego. O, tutaj są jakieś fundacje, sława, wykładziny kiedyś były. Teraz jest jakiś pan. Tutaj też jest zajęte przez stoiska z chlebem, ten chodnik, tylko tu w środku można chodzić. A tam jest scena Świebocki. O. Zaraz wam jeszcze coś powiem, bo później kilka kolei było, to jedna Świebocki, później dworzec Górnośląski był koło dworca głównego i dworzec na Dodrze i dworzec Marchijski, a dworzec Marchijski był tutaj zaraz z boku, nie chcę pokazywać rejestracji, RODO i te inne rzeczy, które jest oczywiście najgłupszą rzeczą, jaką wymyśliła. Jeszcze kilka rzeczy, no ale to trudno, takie są czasy. Tutaj jest scena na Świebocki, Teatr Polski, bo tam się zapalił, to jedna scena. Tutaj, nie byłem tutaj nigdy, z boku jest. Czy jeszcze jest? Jest coś tam. W każdym bądź razie dworzec Marchijski to jest tu. O, z prawej strony została jedna wieża, kolej szła tam. No, czyli dworzec Świebocki mamy załatwiony. Konkurencja była obok, czyli dworzec Marchijski. Zaraz się nim zajmiemy. To wszystko o dworcu Świebockim. Zapraszam na dalsze filmiki.